Kamienia. Jedziemy sobie na Groszą Benary 2018 i postanowiliśmy zrobić dla Was niespodziankę z okazji 10 tysięcy subskrypcji kanału. Kręcimy w historii pierwszego vloga. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ prosiliście już dawno w komentarzach. Pisaliście tak trochę, nie byłem nigdy na to nastawiony, ale zdecydowałem, że czemu by nie spróbować. Mamy nadzieję, że nas zmotywujecie do dalszych nagrań. Będziemy na pewno nagrywać dużo rzeczy, ponieważ się wiele dzieje u nas. Robimy różne akcje ciekawe, jakieś nietypowe. Nie zawsze jest okazja nagrać wszystko, normalny filmik zrobić, tylko po prostu mogę sobie zabrać kamerę do kabiny i kręcić vloga. Później się tylko zmontuje, wrzuci i macie zawsze jakieś tam filmiki, żeby sobie obejrzeć. A my tak tutaj jedziemy na Benary, wrócimy. Jak macie do nas jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się na wszystkie Wam odpowiedzieć. Tak, jak macie, piszcie, ja chętnie opowiem, bo często piszecie w komentarzach. My nie zawsze mamy czas tam odpowiedzieć pisemnie. Mogę włączyć GoPro w kabinie, opowiedzieć coś ciekawiej, może jakąś historyjkę opowiedzieć. Wiecie, że często jeżdżę gdzieś w jakieś trasy, coś takiego. Czasami nie mam z kim, Filip musi iść do szkoły. Męczy się tam chłopak, a ja jestem sam w kabinie znowu, nie mam do kogo się odezwać. To będę opowiadał do kamery. A tych historii trochę już było. No i tak. Zachęćcie Ilonkę do nagrań. Ona też będzie się pojawiała na vlogach na pewno. Przyjdą żniwa w przyszłym roku, to już będzie na pewno jeszcze więcej filmów. W tym roku już myślę było dużo lepiej. Także kwestia tylko motywacji. Czasu jest, tylko nagrywać. Przede wszystkim pokażcie nam waszą aktywność, a to już w zasadzie nam powie, czy warto to nagrywać, czy warto ciągnąć to wszystko, czy... Tak, bo jeżeli... Bo pamiętajcie też, że my się trochę stresujemy, no jednak to nasz pierwszy vlog, wiecie. To nie jest łatwo tak nagle siąść i mówić do kamery. Tym bardziej nie w kabinie. Tak, właśnie. Jeżeli będzie Wam się podobało, kolejne vlogi będą oczywiście w maszynach. W ciągniku Wam już tam opowiem jakieś szczegóły, zasady, jak tam widzę te vlogi według moich tam pomysłów. Wy możecie tam później powiedzieć, czy Wam się podoba, czy nie. Ja będę tam najwyżej zmieniał swoje jakieś podejście do tego i będziemy działać. W sumie to tyle i do zobaczenia w Benarach. Tak. Słuchajcie wszyscy, jak widzicie nas gdzieś tam na targach, to podchodźcie śmiało, nic się nie krępować. My tak samo kiedyś się baliśmy, ale to tak jest. Co tu teraz ciekawego? O, wóz paszowy by się też przydał. Musisz z przodu prawa. Nad morzem taka była. To jest z przodu prawa? Chcesz z przodu krowę, czy z tyłu krowę chcesz? Nie wiem, nie wypowiem się. Co mówisz? Robimy jedno karuzelowe, nie? A daj spokój. Kronę może być, ale jeden to trochę za mało. O, taki zestaw. To wygląda jak jakiś czapczon. Do siódemeczki byśmy zapięli. I wyszedł. Gdzie? Tutaj. Składany jak wersalka, nie? Zgniatacze? Nie, nie ma. O, rzadko widzę tutaj. Ze zgniataczami na targach jakoś nie pokazują dużo tych kosiarek. Też nie ma. O, znajoma prasa. Jak byłem pod Starfire'ki. Takie plastikowe. Jakbyś w jakieś gałęzie, wiesz, jakie te łąki u nas. Tak. Wjeżdżasz to w gałęzie wszędzie. Zaraz chrup. Chodź, sieczkarnie. Sieczkarnia bardziej interesująca. Dawaj, dawaj. Atakuj Jaguara. Marzy mu się chyba po nocach, że tak popędził. To
Lego. A ty uprawnienia na taki sprzęt masz? Oczywiście. Pokaż. Wszystko mam. O, skórka. No. To mi się podoba. W sumie w dzieczkarni skóry to jeszcze nie widziałem. Ale fajnie. Kierownica. No może byśmy sobie takie coś zrobili tutaj. Czekaj. O. Patrz i obserwuj. No patrz i obserwuj, tutaj tam, kamerka, masz, o, pod monitorkiem. O, to jest monitorek od kamerki. A my się powinniśmy w nim widzieć teraz, podgląd. Tak, na żywo. A ja nie wiem, co ja nagrywam, bo to jest GoPro. Wiem, że to jest GoPro. Lusterka widzę fajne, w tej chwili no, jest super są. Nie widać. To może obróć kamerę i pokaż, jak jest lusterka. Patrz, jak do John Deere'a ciągnie, patrz. Nie nadążysz za nią. Nie, już nogi wolą, chłopie. I do Rexa. Ja to czuję. Będziesz miał zajęcie, zaraz fotka z Rexiem. Z Rexiem, z Krecikiem, z każdym. Z Filipem. Fotkę. Fanki jakieś zrobią sobie. Czy nie? M i R. Wiadomo, co wybrała. Wiedziałem. Rexia. Rexia i nic innego. To paliło? Myślę, jak się ustawić do tego. Spróbuj z dołu, jak możesz. Dronem oblataj od razu. Pan fotograf ma zajęcie, a ja sobie chodzę i cienia szukam. Także wszystkich obraźliwych proszę, bardzo proszę teraz. O, jaki fajny tam jest John Deere czarny, jeszcze nie zauważyłem. Widziałeś tego czarnego? Prawie czarnego. Tam? Do końca i pójdziemy zobaczyć, ciekawe. Kto to tam gazuje? Sieczkarnia? Sieczkarnia. Ta nowa może. To dawaj na sieczkarnię. No, dawaj. Bo mnie one ciekawią. Jeszcze nie widziałem na żywo tych nowych. Ta nowa jest 1100 koni, czy jakoś tak. Ty, to jest chyba to. Zajeżdża. Patrz, jak maska się fajnie otwiera. To jest dobra rzecz. W sumie tam w New Holandzie, jak ten pasek odepniesz, to też idzie do góry, że tam z tyłu praktycznie tam nic nie zahacza. Ale to jest ciekawsze. Patrz. Co to? O proszę, o proszę. Wierdonki. Jaguar jaki? 860? Nie za, a on tak wysoko stoi, ja patrzę. Co on taki duży 860? A to wysoko stoi. Wejść. Auto jest? No jak? Większych nie masz innych skrzyń, tylko auto. Tu trzeba coś zmienić. Tak. Tu jest fajnie. Zwykle to Perkinsem tam możesz sobie. Podmieniamy go. No. Bierzemy go. Smerfetka w krainie smerfów. Bierzemy go tak? Za te szóstki, dobra? Te szóstki? To jeszcze tę siódemkę by trzeba było dorzucić. I jeszcze Perkinsa, Filip. I wtedy by może nam go dali. I to też nie bardzo. Fajny. Maska fajna. Lubię szerokie takie maski. A tam komputerek też jest ładny. T7 315, T8 410. Tak, to mi się. Jest TFR-ek.
Bierzemy czy nie? Dalej, dawajcie krzyżówki, czekaj. Jedziemy. Tam to wszystko w słupku. Czekaj, czekaj, ja się obejrzę, jak ja tu wyjadę, bo tu trochę ciasno jest. O, tego Grubera przy okazji podepnę, będzie już przejazd. Gruber się przyda do tej siódemki, bo do tego jest za mały troszkę, nie? Troszkę, tak? Tak, lekuteńko. Troszkę bardzo. Prędzej Perkinsa do niego porównywać, jak tą krowę. Podam się. A kierownica jaka? Podobno, tylko tu może ten. Już ma w rewersiku. Mhm. Mi się to podoba, ten rewers. No, pokaż tego. Autokomanda, jak on? Ty, a tu nie ma już tak. Tu przyjemne. Tu jest ten, joystick na stałe. No, to teraz idziemy na moje ulubione stoisko. Tak, najlepsze chyba na całych targach. Zjemy jakiś tam poczęstunek, mieliśmy zaproszenie i pójdziemy zwiedzać dalej. Ilonka, coś powiesz może na ten temat? Ja chcę balonika. Balonika weźmiemy też. A to jest dla ciebie idealny środek transportu. Nie, jest godzinka. Gdzie skodzinkę masz? No ja w tej skodzinkę. Po co? Będzie to będzie idealny środek transportu. Pierwszy słyszę o skodzince od ciebie. Jak? Fabię służbową chcesz skodzinkę czy co? No a jak? Ja słyszałem, że ty wszędzie te szóstką byś jeździł. Nawet jak będzie miała 100 lat. Ja jakąś R-ką, 8-ką, John Deere'em, a ty też szóstką dalej. Znaczy twoją ja, kochaną. Te szóstką to ja mogę rozrywkowo jeździć. Ale przecież nie umrę w tej kabinie. Umrzesz może gdzie indziej, ale pochowają ciebie i mnie zresztą też. Tak, dokładnie. Ściągną z te szóstki kabinę i nas pochowają. A co tu się odprawia? Szefuję taki joystick, ja pierdolę. Ty już te joysticki tylko byś ciągle macał. No Jaguara wysiadł już Lexion. Dokładnie. Lepiej siadaj tam na ten, na Perkinsa i kogoś, a nie. To dawaj, dawaj. Rotacyjną ci zapnąć, a ty już się Lexiona. Zemię się. Powiedz co się tam robi, którym wtedy będziesz kosił. No ja wiem. To ma wiedzieć, ten wie. Takie coś. No, patrzcie, to jest podróba Unii, podróba New Hollanda. Zbieg okoliczności, że tak razem? Nie, bo to jest podział. Perkinsem możesz tam, ten. Nie. Fajne takie, jeszcze nie widziałem. Ciekawe, po co tu ten otwór na zawleczkę? Takie. Nie musiałbyś chodzić, latać. No. Gdzie są moje kule? Wczoraj już mieliśmy przygodę, prawda? Tak, szukaliśmy. No, to chodźmy dalej. O, patrzcie, taką podobną na testach kiedyś mieliśmy. Tak. Jak ci się nie urobiło? No w sumie fajnie, 80, ze torkiem jeździłem sobie. A długa łąka była prawie 2 km. Jak to się fajnie robiło. Jeszcze nawigację byś sobie założył. Tak. Niby nie było za szerokie. To taka ruzelka, ale trochę się fajnie jeździło, bo długi kawałek. 13 godzin chyba tam 40 hektarów grapałem jakoś tak. Niestety wyładowały nam się w GoPro wszystkie baterie. Wracamy do domu. Musimy nagrać z lustrzanką. Także kończymy tego vloga. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć. Cześć. Hej.